No sytuacja jest niesamowita. Słuchajcie, ja przynajmniej tak to odbieram, że jeżeli się coś zacznie robić, to się zaczną dziać rzeczy, których kompletnie nie mieliśmy nawet odwagi przewidywać. No bo tak się dzieje właśnie teraz, dlatego jesteśmy w Nowym Sączu, bo stała się rzecz, której kompletnie nie przypuszczaliśmy, że może się przydarzyć. A przy okazji, słuchajcie, no czasy są takie, że dzięki temu, że mówimy do tego tutaj czegoś, zobaczycie, jak życie braci rodzeń tych tutaj zaczyna się dziać, no śmiać mi się chce, ale powiem to słowo, w branży muzycznej. So special. My jednak ludziom wierzymy, to my jesteśmy zgorszeni. Człowieku. Gdzieś próbujemy prawdziwie, a to się nie da. Wiesz, jak się chce być aktorem, to ja wiesz. Czyli jednak? Nie no, cokolwiek, po prostu... Nie zastanawiajmy się na tym, czy wypluję, czy nie wypluję, czy połknę, czy nie połknę. Że brzuch ma dużo pieniędzy, 10 kilo w 3 tygodnie, gdy odwiedził Niemcy. Później mało tłuszczu, więcej węgli. To może jak Mateusz się przebiera, to... Arkadio, opowiedz w ogóle, skąd ty się wziąłeś? Stary, ja się wziąłem tutaj z lasu, nie żartuję, ale... A tu nie ma lasu, a jest. Za tym lasem jest Nowy Sącz, stąd pochodzę. Wiesz, gdzieś tam zacząłem, 15 kilo spadłem, patrz, mokry jestem. No, no dobra, no ale to... Trafiłem na was jakiś czas temu. Moja mamuśka, jej problemy z tarczycą się skończyły dzięki waszemu działaniu. Wczoraj byłem na grillu. To dziękujemy, miło nam. Później nagrywaliście filmik dla mamuśki na urodziny, dla Irenki. Nawet tak. Miałem szansę zarapować pierwsze rzeczy. A ja jakiś czas temu miałem taką rozkminkę, jakie tematy jeszcze w swoich numerach mogę poruszać, które są też bliskie mi, nie? Jakby czymś, rap jest taki, jak mówią raperzy, że jakie życie, taki rap, nie? Tak. Więc jakby jak mi się w bani pozmieniało już lata temu, to mój rap nie jest, nie wiem, wulgarny, tylko jest raczej pasji, produktywności, jakiejś dobrej zajawce. A powiem ci, Arkadio, że w komentarzach pod tym postem, co ty napisałeś, że zaraz zaczynamy, że tam się pojawiły takie komentarze, że ale fajne połączenie, bo piosenka Rób to, co kochasz, ludziom zapadła w mózg. Ja powiem ci szczerze, jeszcze jej nie słuchałem. O czym jest ta piosenka? Czy to pasuje do nas? To jest cała akcja społeczna, którą realizujemy od utworów, książek, po spotkania profilaktyczne w ośrodkach, gdzie są młodzi trochę zbuntowani w szkołach, w różnych miejscach. Ale tak, bo chodzi o to, żeby z pasją, z sensem w codzienności, wiesz, żyć po prostu. Więc wy na inny my robimy to, co kochamy. Dokładnie to samo. Tutaj schodzimy do żywienia, do konkretnej rzeczy, ale tak naprawdę przecież chodzi o to, żeby od tego się odbić do codzienności i do różnych wyzwań, do różnych dzieł, nie? Także mi po prostu to, co wy robicie, pomaga w codzienności zawalczyć o formę, o wszystko, po to, żeby inne działania były. Energetyka, dyrektor szpitala, sukces, życie w garniturach i prezesowski brzuch, pełna kultura. Łukasz decyduje, w końcu tniemy węgle, zaczęły dziać się... Trzeba się naładować, w związku z czym generalnie... Autentyczna historia, nie tłumacz mi tego. A to dużo czasu. Powiem ci, to dużo czasu. Sekund. Dobra! To jest challenge accepted. Pytanie. Kolega Piotr, nie? Mateusz! Piotr i Paweł. No kolega Mateusz mnie rozwalił, bo mówi, bo tak tutaj coś zajechało bardzo brzydko, mówię, coś zdechło. A on mówi, nie, to mój perfum. Tak, nie, to byłem bardzo ważnym człowiekiem. Tak mi się wydawało. Kim byłeś? Nikim. No właśnie. Kiedy tniemy węgle, zdrowe niejedzenie działa cuda. Można pięknie żyć, może się udać. 16 na 8 nie od święta codziennie. Znikają choroby, kiedy tniemy węgle. Panie doktorze! Panie dyrektorze! Sekret, nie tniemy węgle. Słuchajcie, studio nagrań już się tworzy, pełna profeska. Panie raperze. Znaczy, co tu się dzieje? Ty miałeś nie komentować, bo mówisz prawdę. Ale to jest wszystko, co potrzeba, żeby zrobić. Wszystko, co potrzeba, żeby zrobić tutaj to, co potrzebujemy, także... Tak jest. Dużo pieniędzy. Tak, możesz sobie, żeby nie żyć w nędzy, myślał, że ten, co ma duży brzuch, ma dużo pieniędzy. Bo ty i tak to obetniesz, dobra. Ja i tak to obetnę. Ty się wtrąca, że ten, co ma duży brzuch, ma dużo pieniędzy. Aha, nie, w sensie jakby tekstowo to wtedy to ma sens, no tak. No. Świadome żywienie, nowe miejsce, bieganie, spacery, rodzina, można żyć pięknie. Brat brata obserwował, jak wpływa na niego keto. Na sporych wątpliwościach rośnie nam potężne drzewo. I my
teścik. Robimy teścik i to wystarczy. Czy na przykład mikrofonik będzie dobrze zbierał nas, panie Adrianie? Wystarczy. Miłe są takie momenty, nie? Kiedy spotyka się takich fajnych... To prawda. To fajne, to fajne. No bycie tutaj gwiazdą to jest to. No, jeziorko. Ale no zobaczymy, no efekt będzie, coś czuję, że będzie świetny. Zresztą nadajemy na takich samych falach z Adriano i z Arcadio. Tak. Fajny zespół chłopaki tworzą. Czuję się jak na studiach. No. Chociaż nie, czekaj, nie, ja nie chodziłem na wykłady, więc... Aha, ale zdawałeś. Tak, znaczy chodziłem tam na jakieś pojedyncze wykłady. Bądź dziennie do gazety kawa cukier. Przepis na sukces prosty, związany ze słuchem. Słucham, wcielam życie, kuję książki i naukę. Bez większej analizy, na pierwszym roku student Łukasz chciał pracować, żeby nie żyć w nędzy. Jako dzieciak myślał, że ten co ma duży brzuch ma dużo pieniędzy. 10 kilo w 3 tygodnie. Studenta w ogóle, rozumiem, tak, wytłumaczymy, kamery na głowę, pokażemy wam, jesteście przyszłością i tak dalej. No. Inny świat, no jest, to jest tak, to denerwuje, nie? To reżyseruje, jakoś mi się tak przykleiło i mówię dzieciom mu... tutaj, nie? Tak. Leżyser, nie? Leżyser. Leżyser, ale się strasznie złości. O to Adrian, nie wiem, jak dzisiaj to będzie ten. Na leżysera. Kariera w konsekwencji stwierdza, kortyzol mnie zalewa. Dylematy Mateusza kształtują charakter. Razem z Łukaszem rusza na Irlandię. Plan jest prosty, praca w szpitalu, utrzymanie. Ale zamiast bułki z masłem garbigosu życie daje. Za freestyle nowego kota, ale się tu mota. No i widzę, wcinam antrykota. Ja cały czas po bicie pływam i wciąż go rozkminiam. A do antrykota jeszcze wchodzi cukinia. O co chodzi, ty wie proste, że gra tu muzyka. Wciąż pomykam, no i oczywiście jest papryka. Dokładnie tak, lecę z tym tutaj moment, a on to już chyba tutaj kręci telefonem. O co chodzi, freestyle robię, ktoś mi mówi, weź się przestaw, a ja mówię, masz tu pep, no to spieprzaj. Dokładnie jak robię freestyle, czy jestem król, ale może będę dla tej ziemi tak jak sól, yo. O co chodzi, ktoś mi mówi, to jest dramat, no bo zmiana na YouTubie się tam włączyła reklama, to nie było w planach, prosta udręka, zasłoniła teraz wszystko dzika ręka. Dokładnie tak, ty, jestem tutaj piękna. Jest sprawa, bo pani chciałaby coś tutaj zaoferować dla was. Ciszy sobie, taki zwykły człowiek, ja to robię i to już tyle w mojej głowie. Witam państwa bardzo serdecznie, z tej strony wasz prowadzący Arkadiusz Gustaw, a to jest mój program Jajecznica czy Kanapka. Czy nagrywa się dźwięk? Sprawdzamy w tym momencie. Brzuch ma dużo pieniędzy. 10 kilo, 3 tygodnie, gdy od dzieci między. Wciąż nie mało tłuszczu, więcej węgli. Mateusz się do postawić pytania zaczyna. Po co dziwne sobie kredki? Po co miła cina? Po co dziwne sobie kredki? Po co miła cina? Mija czas, studia lecą, wiele mija się tu z sensem. Jeden brat, drugi brata, wschodów widzą coraz więcej. Świetnie, mamy to. Zaprosili nas do telewizji śniadaniowej. No i będziemy jedli śniadanie. Na szczęście nie o godzinie 8, tylko o której? Godzinie. Słuchajcie, w ogóle przyjęli zaproszenie! To jest coś niesamowitego. Godzina? Godzina? 13:25. Ale nie, mówili, że 3 dni głodówki, ja spokojnie. Ja nie przyjąłem zaproszenia, mnie zmusili. On mnie zmusił. Kto zmusił? To jest dzik. To jest dzik. Dokładnie. Zawsze jakiś interes musi być na przyznaniu. No to przecież po prostu, no. Życie się toczy, wasze zdrowie, czysta woda. Kiedy tniemy węgle, zdrowe niejedzenie działa cuda. Można pięknie żyć, może się udać. 16:08 nie od święta, codziennie znikają choroby, kiedy tniemy węgle. Tak naprawdę papryczkę by tu można było wkroić, niech ona się też przydusi, co wy na to? O, jedziesz. Nie? No, znaczy przydusi. Ty nagrywałeś w kuchni. Dokładnie. Ja rzadko bywam w kuchni. Tak? Nie bardziej teraz jest przy grillu. Właśnie rzecz w tym, żeby to robić w kamerze, a nie poza kamerą. Przepraszam. Krojenie, kładzenie, to wszystko jest do... Taki sekret, nie tniemy węgle. Znikają choroby, kiedy tniemy węgle. Węgle, tego żyje, że same węgle. Znikają choroby, kiedy tniemy węgle. Taki sekret, nie tniemy węgle. Znikają choroby, kiedy tniemy węgle. Węgle, tego żyje, że same węgle. Znikają choroby, kiedy tniemy węgle. Węgle, tego żyje, że same węgle. Znikają choroby, kiedy tniemy węgle. Zdrowe niejedzenie działa cuda. Można pięknie żyć, może się uda.
grać 16 na 8. Nie od święta, codziennie znikają choroby, kiedy tniemy węgle. Insulina powoduje tycie, okay. A węglowodany na insulinę mają wpływ potężny, czyli go wystrzeliwują i blokuje cię z tycie, hamuje. To jest, insulina jest takim znacznikiem przekazywania energii. W którym miejscu ma iść energia? Jak jest insulina, to organizm wie, że ma gromadzić, a nie spalać. Po prostu fizjologia, w książkach fizjologii jest tak napisane. Jak jest wysoko insulina, to organizm jest w trybie gromadzenia. Jak jest nisko, jak zjesz steka, jest ciągle nisko. To jest w trybie spalania. Okay. Dlatego ludzie z insulinooporności, czyli najczęściej to są ludzie otyli, którzy mają za dużo insuliny. Czyli mają najpierw za dużo insuliny, a później organizm się broni przed tą insuliną, zamykając receptory insulinowe, powodując insulinooporność. No nie? I niemalże 100% osób. No, okay. A potem jest cukrzyca, zawał, udar, czyli... No tak, dlatego chudniesz jedząc tłuszcz i mięso, białko, bo insulinę masz na niskim poziomie. Jeszcze jak włączysz odstęp między ostatnim a pierwszym posiłkiem, gdzie insulina w ogóle pikuje do poziomu 2 albo 3, no to jest jasny znak dla organizmu, że ma nie dość, że otwierać receptory insulinowe, bo insuliny jest mniej, to jeszcze ma spalać tkankę tłuszczową. W końcu sobie kurde przypomniał, gdzie jest tkanka tłuszczowa, jak ją spalać. To nie występuje fizjologicznie przy 5 posiłkach dziennie węglowodanowych, bo masz cały czas wyjebaną, za przeproszeniem, insulinę w kosmos, czyli organizm ma jasny sygnał, że ma gromadzić, a nie spalać. I to jest cała ta, wiesz, uknute, że 6 posiłków dziennie, że węglowodany są potrzebne do życia, co nie ma żadnego poparcia w czymkolwiek. No już w logice nie ma poparcia, że osoba otyła i chora ma jeść 6 posiłków dziennie i jeszcze robić to regularnie, a jak wstanie, to ma zjeść owsiankę. Fajne są badania. No to nie ma ani logiki, ani fizjologii. Kupy się nie trzyma. 16 na 8 nie od święta, codziennie znikają choroby, kiedy tniemy węgle. Taki sekret, nie toniemy we mgle. Znikają choroby, kiedy tniemy węgle. Wedle tego żyj, nie że same wedle. Znikają choroby, kiedy tniemy węgle. Taki sekret, nie toniemy węgle. Znikają choroby, kiedy tniemy węgle. Wedle tego żyj, nie że same wedle. Znikają choroby, kiedy tniemy węgle.